Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Teardown. Dokładnie tak, oczywiście, wiadomo, standardowa formułka jaja na sam początek, czyli łapeczka w górę, odsyłam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz. Zrób to. Bez zbędnego przedłużania, lecimy z kolejnym odcinkiem z gry Teardown. Dokładnie tak, 3, 2, 1, go, intro! Ostatnio była bardzo szybko akcja z malowidłami, a cóż będzie dzisiaj? Nie mam bladego pojęcia, zaraz zobaczymy. Mamy kilka tutaj wiadomości, zobaczymy co mamy tutaj. Anton Wolfe. Nidsome Tools. Hey, I've heard about your skills. Could you do a quick job for me? You see, there's a construction going on the marina. Some new dock or something. And there are... No problemo, mordeczko. Bierę sobie i... Już i ogarniam ci narzędzia, proszę ja ciebie. Play mission, mamy tutaj bardzo dużo, widzę pobocznych i głównych, chyba cztery główne aż, więc no, znowu będzie ogarniania i latania pewnie na wariata, co nie? Dobra, zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Bardzo rozsiane placówki, bardzo rozsiane miejsca, które tutaj są i podejrzewam, że no, będzie trzeba nieźle to znowu rozplanować, żeby to się zgadzało. Tutaj mamy na dokach zrobione, co prawda mamy łódkę i nawet byśmy byli w stanie wziąć na przykład sobie motorówkę i motorówką sobie tutaj podpłynąć i to będzie dość szybka akcja. Tutaj mamy coś w takim jakby kontenerze, powiedzmy. Więc stąd bezpośrednio byśmy skoczyli sobie tutaj, nie? Albo tu byśmy zaczęli, tutaj, tu byśmy mieli wtedy łódkę, nie? I wtedy możemy łódką sobie spierdzielić. Natomiast jeszcze mamy miejsce tutaj i tutaj. I tu już zaczyna się robić problem. Bo są to naprawdę oddalone od siebie dość mocno miejsca, więc bez transportu moim zdaniem nie ma ciula, żebyśmy to zrobili. Przede wszystkim bierzemy sobie tą łódeczkę, nie tą escape, tylko tą. I ja sobie muszę zobaczyć jedną rzecz. Bo autentycznie pokazuje, przepraszam bardzo, tutaj w tym czerwonym, tak? Coś tam mamy jednego. Ta łódka trochę tak się mnie nie chce słuchać. Ale okej. Zobaczmy sobie tutaj, co my tutaj mamy. Dzień dobry, mogę to otworzyć? Mogę. A witam serdecznie. Dobra, i to mamy na górze, tak? Tak, primary target, dokładnie tak. No właśnie, tylko jeżeli ja to wezmę, no to co? Biorę tutaj, wskakujemy wtedy do łódki na przykład. No i zawsze to jakoś można ogarnąć. Czyli najpierw byśmy wzięli to, podpłynęli... Nie, bez sensu, żeby podpływać tutaj, skoro kolejny etap mamy tutaj. To w takim razie stąd, ale autem podjechać tutaj i potem kolejnym autem na przykład podjechać przez most. Albo nie, wziąć stąd, podjechać autem tutaj, tu musiałaby być łódka, podpłynąć tutaj łódką, podpłynąć łódką tutaj, tu by musiało być auto. I autem stąd do łodzi. Przy okazji teoretycznie to jesteśmy w stanie też wtedy zgarnąć. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej optymalna trasa. Teoretycznie stąd możemy polecieć tu, możemy polecieć tu, 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 tu. No idzie ogarnąć te wszystkie cele, na pewno musi być możliwość zrobienia tego wszystkiego, ale trzeba to zrobić perfekcyjnie, bez najmniejszego problemu. Więc dobra, ta łódka powinna być tam. Czy w ogóle my ją przepłyniemy? Jeżeli jest zamknięty ten? Bo tak wygląda, jakby mogła ona przepłynąć, nie? Pokaż mi to, czekaj, czekaj, będą to... Wycofaj i dawaj jedź! Da, 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 da. To, 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 to. Tak trochę... No tak trochę jakby mogła. Go! Auć! Dobra, jestem, jadę, cicho, powolutku, powolutku. Dobra, git, udało się. No i teraz tak, tu byśmy sobie stanęli wtedy. Tu sobie byśmy wycofali. Bo tu mamy tą bramę i wtedy stąd skakujemy sobie do łódki. A łodzią bezpośrednio lecimy sobie wtedy tam. I to brzmi jak plan. Co nie?
Po prostu na pełnej i siema, nie? I teraz stamtąd też musi być łódź ustawiona, żebyśmy dostali się na brzeg. To na pewno. Jest to trochę przygotowań, jest to trochę latania, ale jest to bardzo fajne na swój sposób. Bardzo mi się to podoba, że mimo wszystko jest to coraz trudniejsze, bo jest więcej takiej zabawy strategicznej, nie? Jakby to jest... Można powiedzieć, że to jest mimo wszystko gra nie o niszczeniu po prostu wszystkiego, tylko mimo wszystko jest to strategia. Jest to taki symulator złodzieja i tak dalej. To jest... Takie rzeczy. No dobra, i tu byśmy mieli wtedy to. Wszystko by się zgadzało. Tu byśmy musieli to rozwalić, oddokować łódkę. Wsiadamy do łódeczki. Proszę ja ciebie. I musimy ją sobie odewrócić. Także pojazdy są tutaj dosłownie kluczowe w wielu momentach. Wystarczy chyba nam coś takiego, tak mi się wydaje, bo tak na dobrą sprawę musimy tylko w miarę szybko się prze... W ogóle czy ta łódź będzie nam tutaj potrzebna? Pytanie, czy my stąd nie powinniśmy od razu autem popierdzielać? Bo tak mi się wydaje, że ta łódź tutaj trochę będzie nam przeszkadzała bardziej niż pomagała. No bo zacznijmy od tego, że to musimy przepłynąć tutaj, wyskoczyć i potem co? Tom i pełna rura na wprost, nie? No ma to trochę sensu, ale sam już nie wiem. Dobra, musimy sobie na pewno też tutaj przygotować ucieczkę, więc to by trzeba było rozwalić. Ale musimy uważać, żeby nie rozwalić tego, bo trochę by było szkoda, dobra. No tak, żebyśmy mogli po prostu tutaj podbiec i to zabrać ze sobą, co nie? Idź mi z tym, paszła, na malutkie kawałeczki można to rozwalić, bardzo fajnie, dobra. To wtedy mielibyśmy to, czyli z łodzi tutaj, wbiegamy tutaj, bierzemy to, lecimy tędy, zeskakujemy tutaj. W sumie nawet, no auto tylko w tamtym jednym miejscu głównie będzie nam potrzebne, nie? Dobra, no zobaczymy, no poustawiam sobie wszystko i zobaczymy, no czy... Jak człowiek nie spróbuje, to nie będzie wiedział, czy mu się to, kurczę, uda, rozumiesz? A jeżeli ja bym sobie tutaj tym autem stanął, to czy będzie brama cały czas otwarta? Bo to by mi trochę pomogło. To bym wziął sobie wtedy inne auto, chyba tak jest. Bo potem wiecie, czasami trzeba jednak poczekać, żeby to się przymknęło, domknęło i tak dalej, to byśmy sobie troszeczkę to... Na przykład se tu zaparkuje, nie? No i zaparkowane, rozumiesz, normalnie? Nie, to się i tak chce zamykać. O ty dziadu, czyli tylko jak jestem w samochodzie. No dobra. To nie było tematu. To auto już się za bardzo nie przyda. Okej, potrzebuję jeszcze jednego samochodu. Na przykład może być ten. Nic się nie stanie. Tu musimy jeszcze sobie tylko to otworzyć. Czy normalnie, czy klasycznie? Wait, nie, to nie jest ten dom. Znaczy, nie ten, to jest tu. Ajajaj. Dobra, poczekaj, mam pomysł. W sumie mam pay bomby. Dawaj to, rozdupcaj. Okej, przebiegnę już tutaj w sumie, więc spoko, ale ja bym stąd musiał mieć auto. Czekaj, dalej i ha! I ha! Ha! Ja! Dobra, pięknie. Dziura zrobiona, o to chodziło. Teraz jeszcze tutaj, lalalala. Bardzo dobrze. To było otwarte, ale nie ma znaczenia. Dobra, i tu musimy sobie jeszcze zrobić ładnie przejście. Jak będziemy uciekać. O! Do najmniejszych szczegółów trzeba tu ogarnąć to wszystko, nie? Quick save już oczywiście. Dobra, podsumujmy. Jeszcze auto tylko potrzebuje, nie? Auto, które będzie ustawione najlepiej właśnie... Rym cym cym. To by się też otworzyło, no widzisz. No nieważne. Dobra, tutaj.
Czyli stąd biegnę tu do auta. Zaraz, ja to jeszcze podsumuję. Dobra, uwaga, podsumowanie. Bierzemy stąd. Uruchamia się alarm. Pędzimy do auta, jedziemy autem tutaj. Jeszcze to muszę sobie przygotować, widzisz, jeszcze tego sobie nie przygotowałem. Ale jedziemy autem tutaj. Potem stąd lecimy bezpośrednio do łódeczki. Łódeczką na pełnej tutaj. Potem łódeczką na pełnej tu. Wbiegamy, to, pyk i uciekamy. Miejmy nadzieję, że nie będzie potrzeba dodatkowego samochodu. Dobra, jeszcze to jedno miejsce sobie muszę tylko przygotować, czyli tutaj. Muszę zobaczyć, jak to tam wygląda w środku. Ja przez płot. I tu też przez płot. Dobra, tak żeby se przejście zrobić, nie? Ty, ale jakbym ja tu pierdyknął shotgunem, to się wysadzi, nie? No i o to chodziło. Dobra, i gdzie to jest? To jest tam na górze pewnie, nie? Ta jest. No dobra, to tu jeszcze trzeba będzie wbiec. Tylko tak tędy wbiec, to też bez sensu. Lepiej byłoby z tej strony. Mam jeszcze pajbombę. Dobra, bardzo ładnie. O, to chodziło. Tak jest. Dobra, czyli autem, pyk tutaj. Podjeżdżamy. Wysiadam, biegnę tu. Bierę to, lecę tędy. Lecę... Idź mnie z tym, to trzeba rozwalić bardziej, bo to mnie będzie wkurzać. Ale to odporne. Bo to mnie może zahamować potem hamsko. No nic, będę się martwił później. Teraz lecę tu do łódki. Pyk i lecę tam. No kurczę, wydaje mi się, że może się to udać, nie? Wydaje mi się, że może mi się to udać. Dobra, quick save'uś. Próbujemy, nie dowiemy się, nie przekonamy się, dopóki nie spróbujemy, co nie? Także let's go. Dobra, jestem kuźwa gotowy, nie? Go. Do auta. Jadę. Wysiadam, bo się pierdutło w ziemię, kuźwa. Biegnę tędy. Biegnę tu. Bierę to, wyskakuję. Le parkour masta. Tu biegnę, dobrze. Teraz tu. Przeskakuję to. Wsiadam do łódki. Jadę łódką. Na pełnej. Wyskakuję z łódki. Biorę to. Wsiadam do tej łódki. Na pełnej! Dobra, wysiadam, wybiegam, wspinam się. Let's go! Bierę to! Dawaj! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nie zdążę! Ej, bra! Minimalnie, kuźwa! Dobra, musi być tutaj auto. Musi być tutaj jednak auto, bo za długo biegnę do łódki. Go! Dobra. Tutaj. Ohoho! Zablokowało mnie. To niedobrze. Bardzo niedobrze. Dawaj. Jeszcze nie. Teraz! Dobra, dawaj. I teraz! Dobry czas. Go. Dawaj. Oh shit. 3, 2, 1. O! Nie! No! Przez tą grawitację, tam przy tym jak zeskakiwałem, to już mi kuźwa ucięło pół sekundy, jak nie sekundę. To musi być tak perfekcyjnie zrobione, ale ty, przepraszam bardzo, tu jest jeszcze jeden punkt. Ja coś muszę robić totalnie źle, skoro kuźwa aż tak wolno mi idzie. Serio? Może powinienem zrobić z innej kolejności, może powinienem zacząć stąd. Zeskoczyć sobie, przypłynąć tu, potem przypłynąć łódką tu.
wziąć to i tu i na samym końcu prosto do łódki? Totalnie odwrotnie? Kurczę, no. Wolałbym nie kombinować aż tak, bo już mam przygotowaną tą trasę mniej więcej, nie? Dobra. Zrobię to. Minimalnie mi zabrakło, kuźwa. Muszę to zrobić. Nawet, że nie jest to może idealna droga, idealna kolejność, to i tak to, kuźwa, zrobię. Dawaj. Teraz. Dawaj. Teraz. Znowu w tym samym miejscu, kuźwa. Dawaj. Dam radę. Dobrze. 0,1 sekundy. 0,1 sekundy. O mój Boże. Naprawdę, serio, ale żadnych opcjonalnych znowu nie wziąłem. Serio, masakra. Ale dałem radę, to się liczy, dałem radę. Let's go. New weapon, new tool, pokam je to, co to jest? O, pistolet po prostu. Wow. Niektórych rzeczy nie ogarniam, po co one tutaj są, ale okej, nie będę się czepiał, nie? Mogę sobie coś zupgrade'ować? No tego gana to na pewno nie raczej. Chyba, że on będzie później do czegoś jakiś taki, wiesz, precision shooting. No to jest dobre właśnie pod precyzyjne jakieś tam, jakbym coś potrzebował, nie? Więc może nie jest taki useless, się okaże nagle, że będzie bardzo potrzebny. Ciulwi, dobra, na razie niczego nie będę upgrade'ował. Tu jakaś pogoda, nie, ważne, nie ma to znaczenia. Dobra, zobaczmy, czym będziemy się zajmować następnym razem, moi drodzy. Gillian Johnson. Good evening, my claim adjuster, insurance group, coś tam. A ja, od kiedy ja mam tutaj taką kuchnię? Nawet nie wiem. Ale fajnie, ja mam wrażenie, że wcześniej tej kuchni nie miałem. Że to mi się wszystko pojawia tu. W ogóle czemu tutaj jest łóżko? Wait, what? Przepraszam bardzo. A, tu jest jakiś taki pokoj. Ale czemu to łóżko jest tutaj? Moje zapytanie, to jest... Czemu? Ja rozumiem, że ta dziupla po prostu cały czas ewoluuje, tylko ja tego do tej pory nie zauważyłem, tak? Okej, może być i tak. Dziękuję wam w każdym razie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał. Łapeczkę w górę tutaj oczywiście powędruje i subskrypcja jak najbardziej. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, mordeczko, dotrwałeś do tego momentu, zasubskrybuj ten kanał, będę ci bardzo wdzięczny. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie, miłego dzienka wszystkim. Widzimy się w następnym odcinku. Do następnego, trzymajcie się i pa, pa!